Kiedyś nauczałem Koranu w ich mieście. Jej ojciec był dobrym i dzielnym człowiekiem, ale oboje z żoną zmarli tragicznie w młodym wieku. Gülperi była wtedy dzieckiem. Miała w sąsiedztwie wuja. Cieszyłem się, że ją przygarnie. Wuj jest przecież jak ojciec. Ale stało się inaczej. Dowiedziałem się o tym lata później. Znęcał się nad dziewczynką. Traktował biedną sierotę jak ciężar. Bił ją. Gdybym wiedział, nigdy bym mu jej nie oddał. Nigdy. Tylko tobie mogę zaufać, synu, i powierzyć ci ją. Chroń ją. Zaopiekuj się nią. Miała babcię. Była przykuta do łóżka. Szybko odeszła z tego świata i dziewczynka została sama. Okrutny wuj uczynił jej wiele zła. Bił ją i znieważał. Doznała od niego wszystkiego, co najgorsze. Nie pozwolił jej uczęszczać do szkoły. To człowiek bez sumienia. Rozumiesz, że ta biedna dziewczyna nie bez powodu jest taka dzika. Gdybyś wiedział, ile bólu kryje się w jej delikatnym sercu. Pomyśl tylko. Bez jedzenia i wody żyła przez lata w jakiejś komórce, gdzie ją zamknęli. Nie widziała słońca. Nie mieli wobec niej litości i sumienia. Trudno człowiekowi w coś takiego uwierzyć. Kto wie, czego jeszcze doświadczyła, o czym nie mówi. Wymusiłem na niej, by coś mi powiedziała, bo prawie się nie odzywa. Nikt by tego nie wytrzymał. W końcu Gülperi też nie wytrzymała. Uciekła od wuja wyczerpana. Ma przyjaciółkę za granicą. Obiecała, że się nią zajmie. Chce tam jechać, zanim wuj ją odnajdzie. Sam widzisz, że to sprawa życia i śmierci. Mogę ją powierzyć jedynie tobie. Chroń ją i opiekuj się nią, synu. Jest taka samotna i bezbronna. Obiecuję.